Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku rozmowy EHA24, a dzisiaj nasze studio zwiedziła Małgorzata Tracz, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z pozycji numer 2, partia Zieloni. Dzień dobry Pani Małgorzato. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym Panią skusił Grzegorz Schetyna, że znalazła się Pani u niego na liście? Miejscem na pewno, bo drugie miejsce to w zasadzie pewny mandat. To nie jest lista Grzegorza Schetyny przede wszystkim, tylko Zieloni są jedną z czterech partii politycznych, które tworzą jedyny w tych wyborach koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, bo to jest pełna nazwa komitetu, więc to był główny powód. My jako Zieloni bardzo szanujemy naszą podmiotowość i zależało nam, by w wyborach do Sejmu, do parlamentu tworzyć komitet koalicyjny. Daje nam to tę możliwość, że mamy podpisaną umowę koalicyjną zgłoszoną do PKW, jest tam zapisany także podział subwencji na kolejne lata. To jest przede wszystkim dla nas możliwość, że możemy na materiałach wyborczych używać naszego logo. Dla nas, jakby dla Zielonych, Zieloni rosną w Polsce, tak samo jak rosną w całej Europie. I dla nas podkreślanie odrębności naszego ruchu, bo to możemy powiedzieć, jesteśmy partią polityczną, ale takie partie są w całej Europie, też na świecie, więc jest to pewna część szerszego ruchu politycznego. My chcemy rozwijać. Dlatego podkreślenie tego, że jesteśmy kandydatami Partii Zieloni i kandydujemy w całej Polsce, jest dla nas niezwykle ważne. Oprócz Pani, kto jeszcze startuje na Dolnym Śląsku? Bo z Wrocławia, może najpierw z Wrocławia, kto kandyduje, jeśli ktoś kandyduje, no i kto na Dolnym Śląsku, czy w Polsce też są tak eksponowane miejsca, jak dla Pani zarezerwowane dla właśnie przedstawicieli Partii Zielonych? Tak, ze względu właśnie na ten nasz długofalowy plan rozwoju Zielonych mamy taką decyzję, że w każdym okręgu wyborczym, a mamy 41 okręgów wyborczych, kandydują osoby z Zielonych. Czasami jest to jedna osoba w okręgu, czasami są to dwie osoby w okręgu, w zależności też jakie były możliwości, jakie było miejsce. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to ja kandyduję z Wrocławia, z miejsca numer 2, z okręgu numer 1, który obejmuje Legnicę, Jelenią Górę, Bolesławiec, Zgorzelec, kandyduje Włodzimierz Bartkowiak z ostatniego, 24 miejsca. On mieszka pod Osiecznicą, też bardzo jest zaangażowany w ochronę przyrody tam w okolicy. I mamy kolejny okręg wyborczy, to jest Wałbrzych oraz Kłodzko. Tutaj kandyduje Małgorzata Beślerzewska z miejsca 13. Ona jest także ekolożką, prowadzi taką inicjatywę, historykiem, tak, doktorem historii. Prowadzi taką inicjatywę ekowyzwania oraz prowadzi portal ekopraktyczni. Pochodzi z Wałbrzycha, więc to jest nasza ekipa na Dolnym Śląsku. Natomiast w całej Polsce, w każdym okręgu mamy kandydata. Na przykład Tomasz Anisko z Ośna Lubuskiego będzie jedynką Koalicji Obywatelskiej, jest jedynką Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim. Urszula Zielińska ma numer 9 na liście w Warszawie. Bardzo miała ładny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc tutaj też mamy duże nadzieje, że ten wynik powtórzy. Miłosława Stępień, sekretarzyni Partii Zieloni, kandyduje z numeru 2 w Koninie. Mamy Artura Mazura w Krakowie na miejscu 10, Magdalenę Gałkiewicz na miejscu 8 w Łodzi, Izabelę Janicką na 7 w Poznaniu, także tutaj myślę taką bardzo mocną ekipę. No to prawda, no to będzie mocna ekipa, zwłaszcza jeżeli się dostanie się do Sejmu, i to rodzi pytanie, czy Państwo na przykład założycie własne koło w parlamencie, czy też będzie się ciągle pod auspicjami Koalicji Obywatelskiej? To zależy od wyniku wyborów. Po pierwsze od tego, ile osób jako Zieloni wprowadzimy. Mam nadzieję, że będzie to 5-6 osób, bo uważam, że Zieloni są bardzo w tym Sejmie potrzebni i też ciężko pracujemy i w kampanii, a także na co dzień i będziemy to robić w Sejmie. Zależy to także od układu sił w przyszłym parlamencie. Musimy zobaczyć. Na razie mamy taki tęt wznoszący dla Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że zdobędziemy powyżej 35% poparcia, więc jeśli jeszcze wejdzie Komitet Wyborczy SLD oraz Komitet Wyborczy PSL, to będzie możliwość stworzenia koalicji przeciwko obecnie rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość. To wszystko zależy od układu tych sił w parlamencie, jaka będzie nasza decyzja. Natomiast ja zawsze kieruję się taką skutecznością. Jeśli chcemy realizować zielone postulaty,
to my musimy budować szerokie porozumienia oraz konsensusy. To był także jeden też z powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na start w ramach Koalicji Obywatelskiej. Tutaj wiemy, że jest to największy komitet opozycyjny, który ma szansę wprowadzić największą ilość posłów i posłanek, mam nadzieję, że w tym także zielonych. Opracowaliśmy wspólny program Koalicji Obywatelskiej. Jest tam dużo bardzo postulatów ważnych dla nas jako zielonych. O postulatach jeszcze sobie porozmawiamy, ale pani sama wspomniała o lewicy, o koalicji, znaczy umownej koalicji lewicowej. Dlaczego państwo się nie znaleźli na liście właśnie tych ugrupowań? No bliżej im wam jest chyba do niej, prawda? Rzeczywiście, w 2015 roku startowaliśmy jako część Zjednoczonej Lewicy i to był także koalicyjny komitet wyborczy. Ja miałam przyjemność być wtedy jedynką we Wrocławiu. Zaczynaliśmy bardzo mocno, bo mieliśmy... No pamiętam, pani miała znakomity wynik. Tak, to było 14,5 tysiąca głosów, więc no niezmiernie mi miło, że tyle osób mi zaufało, zagłosowało na mnie, no i bardzo żałuję, że niestety z tego 14% poparcia spadliśmy na 7,8 i próg wyborczy dla koalicji wynosił 8 i niestety Lewica nie wyszła do Sejmu. W tym roku sytuacja jest inna, ponieważ Lewica nie startuje jako koalicyjny komitet wyborczy, właśnie po to, żeby uniknąć tego progu 8%, którego się obawia. To jest komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z list tego komitetu kandydują także osoby związane z Wiosną, związane z Razem. My jako Zieloni cenimy naszą podmiotowość, dlatego dla nas priorytetem w rozmowach prowadzonych, bo nastawialiśmy się na to, że w obecnej sytuacji, jaka jest w Polsce, trzeba budować szerokie porozumienia, także porozumienia wyborcze, właśnie komitety wyborcze. Dlatego zdecydowaliśmy się kandydować z Koalicją Obywatelską, ponieważ to jest uczciwy koalicyjny komitet wyborczy założony przez 4 partie, dający nam w przyszłości możliwości rozwoju jako zielonym. Czyli komitet Lewicy nie jest uczciwy? Znaczy nie powiedziałabym, że nie jest uczciwy. To jest komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej i to jest normalny komitet, tak? Bo mamy 3 możliwości startu w wyborach do Sejmu. To jest koalicyjny komitet wyborczy, tak jak Koalicja Obywatelska. To jest komitet wyborczy danej partii, tak jak na przykład teraz SLD, a myśmy jako Zieloni w wyborach do sejmików wojewódzkich też mieli swój własny komitet wyborczy Partia Zieloni. I trzecia opcja to jest komitet wyborczy wyborców. To jest bardziej jako ruch społeczny, czyli nie tworzą go partie, tylko tworzą go jakby ruch społeczny, tak jak na przykład Kukiz w 2015 roku w tej formule kandydował. Dla nas priorytetem był start w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego. Zaraz pani powie o postulatach zielonych dotyczących ekologii. Jeszcze tylko tak dopowiem, bo jeśli mogę, bym się przypomniało. My jako Zieloni właśnie chcemy się rozwijać, działać długofalowo. Naprawdę rośniemy w siłę w stosunku do tego 2015 roku. Wykonaliśmy ogromny progres. Mieliśmy wtedy dosyć ciężką sytuację po przegranych wyborach. Wiele osób było zniechęconych, ale od tego czasu bardzo urośliśmy dzięki ciężkiej pracy, dzięki temu, że chodziliśmy na spotkania z wyborcami. Zakładaliśmy koła, bardzo dużo jeździliśmy, zarówno ja, jak i współprzewodniczący Partii Zieloni Marek Kosakowski po Polsce. Obecnie mamy koła w ponad 30 miejscowościach. To nie są tylko miasta wojewódzkie, ale na przykład, chociażby dając przykład województwa lubuskiego, to jest Ośno-Lubuskie, to są Żary, to jest Szprotawa. Czyli docieracie też do mniejszych miejscowości. Tak, docieramy i tam często mamy bardzo dobre wyniki. W wyborach samorządowych Tomasz Anisko, który obecnie jest liderem Koalicji Obywatelskiej w całym województwie lubuskim, to w swoim okręgu tam w Ośnie-Lubuskim uzyskał 22% poparcia. Alina Rapacz 10% w Żarach, więc widzimy, że także jest bardzo duży potencjał w mniejszych miejscowościach. My się będziemy rozwijać, natomiast wiemy, że plany, jeśli chodzi o lewą stronę sceny politycznej, są w kierunku konsolidacji. Czyli po prostu będą chcieli się zjednoczyć, co jest bardzo dobrą wiadomością, i stworzyć jedną lewicową, silną partię w Polsce, która jest niezwykle potrzebna. Natomiast Zieloni są odrębną rodziną polityczną. Na przykład w Parlamencie Europejskim mamy różne rodziny polityczne. Mamy ludowców, mamy socjalistów, mamy liberałów i mamy zielonych. To jest obecnie czwarta siła w Parlamencie Europejskim. Ja tu może wtrącę, że na zachodzie Europy Zieloni to często są potężne organizacje,
które mają mnóstwo reprezentantów w parlamentach różnych krajów. No w Polsce jest zupełnie inaczej, bo do tej pory nie było ani jednego przedstawiciela Zielonych w Sejmie. Teraz zapewne się to zmieni. Natomiast ja bym chciał się Pani Małgorzato zapytać właśnie o postulaty, bo chodzi mi na przykład o związki partnerskie. Czy Państwo jesteście za związkami partnerskimi, czy też nie? Dodam od razu, że w Koalicji Obywatelskiej to jest tak z tym różnie. Czasami mówią, że tak, dla związków partnerskich, czasami mówią, nad tym trzeba się zastanowić, trzeba poczekać. Jak to jest z Zielonymi? Nie, to ja może najpierw sprostuję, bo w programie Koalicji Obywatelskiej jest jasno napisane, że wprowadzimy związki partnerskie dla par hetero oraz homoseksualnych. Także to się znajduje w programie Koalicji Obywatelskiej, tego będziemy się trzymać i takie działania będziemy prowadzić w przyszłym parlamencie. My jako Zieloni od czasu powstania, to też nie jest znowu taki długi czas, bo to był 2003 rok, mamy od początku w programie równość małżeńską. Także naszym celem jest wprowadzenie równości małżeńskiej. Budujemy konsensus. Cieszymy się, że na tym etapie jest zgoda w ramach Koalicji Obywatelskiej na związki partnerskie i jasno jest to w programie zaznaczone. Natomiast my jako Zieloni będziemy także przedstawiać dodatkowe projekty ustaw w Sejmie dążące do równości małżeńskiej. A jak jest z prawem do aborcji, jeżeli chodzi o Zielonych? Tutaj Zieloni też mają jasne stanowisko od samego początku. Jesteśmy za prawem kobiet do wyboru. W ostatnich latach braliśmy dwukrotnie udział w zbiórce podpisów pod ustawą Ratujmy Kobiety, zainicjowaną przez Barbarę Nowacką oraz środowiska kobiece, środowiska feministyczne. To była zbiórka podpisów w 2016, a potem w 2017 roku. Podpisy nazbieraliśmy w tym 2016 roku, kiedy projekt był bardzo taki nowy, nie wszyscy chcieli jeszcze do niego dołączyć. Nazbieraliśmy 215 tysięcy podpisów poparcia. Niestety wiemy, że potem przepadł on w Sejmie, ale był to bardzo ważny czynnik pokazujący na szeroką skalę, jak ważne są prawa kobiet i jasno pokazujący, że Zieloni zawsze za tymi prawami kobiet są i będą też dążyć do kwestii liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. No właśnie, tylko czy tutaj nie dojdzie do pewnych patologii, bo o ile ja rozumiem prawa kobiet do samostanowienia, że tak powiem, w tym zakresie, o tyle boję się właśnie, że dojdzie do takich patologii, jak z jedną, z aktorek, która powiedziała, że ona usunęła dziecko, bo miała za małe mieszkanie. Tutaj nie kojarzę sytuacji, natomiast uważamy, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania, czy chce przerwać ciążę, czy nie chce tej ciąży przerwać. Są różne kwestie. A to będzie takie narzeczenie? Bo ja nie używałabym słowa narzeczenie. Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach życiowych i nie nam oceniać, czy ktoś podejmuje dobrą czy złą decyzję. Jeśli kobieta wie, że uważa, że jest teraz w trudnej sytuacji życiowej, nie jest w stanie podołać roli matki, ciężko dla niej będzie przejść ten okres, to ma prawo zdecydować, czy chce ciążę kontynuować, czy chce przerwać. No dobrze, to zostawmy ten temat i porozmawiamy wreszcie o ekologii. Państwo macie to wypisane na sztandarach. Od 2003 roku informujecie chociażby o problemie smogu, o czym przez te wszystkie lata nikt inny nie mówił. Nagle wszyscy opowiadają właśnie, że trzeba walczyć o zdrowe środowisko, czyste powietrze. Gdzie jest popełniony błąd? Bo tak naprawdę na zachodzie Europy od dawien dawna forsuje się pewne ustawy, które prawda, mają walczyć właśnie o zdrowe, o czyste środowisko, a w Polsce tak nie jest. Rzeczywiście tak nie jest. Ja myślę, że stąd też wynika ten bardzo powolny, ale stabilny rozwój Zielonych w Polsce. Nie tak dynamiczny być może jak na Zachodzie, ale też przypomnę, że na przykład Zieloni niemieccy albo w innych państwach zachodnich, oni zaczynali w latach 70., 80. Dojście do tej pozycji, gdzie są teraz, gdzie mają w sondażach od 15 do ponad 20% poparcia, zajęło im 20-30 lat, więc my robimy to i tak w Polsce dużo szybciej. Bardzo często w Polsce po 89 roku kładło się nacisk na rozwój gospodarczy. To oczywiście było konieczne, dlatego że musieliśmy podwyższyć standard życia, przekwalifikować się, znaleźć, jakby rozszerzyć tak, pakiet pracy w usługach. Natomiast zapominaliśmy o tej ochronie środowiska. My jako Zieloni ten problem podnosiliśmy, natomiast nie podnosiły go inne partie polityczne i przez to on był wciskany w taką pewną niszę, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to tym nie zajmują się partie polityczne, tym zajmują się organizacje pozarządowe.
Zmieniło się dużo, między innymi dzięki działalności tych właśnie organizacji pozarządowych, alarmów smogowych, dzięki zaangażowaniu ciągłemu zielonych. I teraz nie ma partii politycznej, która kwestii ochrony środowiska w mniejszym lub szerszym zakresie nie miałaby w swoim programie. Według mnie to jest ogromna zmiana, ja się z niej bardzo cieszę, dlatego że do realizowania, do wdrażania postulatów na przykład walki ze smogiem w życie potrzebny jest konsensus i potrzebne są głosy poparcia, więc nie może być tak, że tylko grupa zielonych posłów albo radnych w danym mieście będzie takie rozwiązania forsowała, tylko musimy budować konsensus także wśród przedstawicieli władz publicznych wybranych z innych partii. Mnie martwi to, że mamy wrzesień, za paręnaście dni będziemy mieli smog, bo ludzie zaczną palić byle czym w piecach we Wrocławiu i moim zdaniem brakuje jakichś takich radykalnych działań, czy to rządu, czy też władzy lokalnej do tego, żeby po prostu zlikwidować te tak zwane kopciuchy. Dlaczego tego nie można zrobić po prostu jakoś w miarę szybko, sprawnie, tak żeby po prostu raz na zawsze pozbyć się smogu, no bo wiadomo, że to właśnie te piece go tworzą. Tak, rzeczywiście, no tu jest sprawa złożona. Mam wrażenie, że jest konsensus ogólny, że musimy odejść od paliw kopalnych, szczególnie od spalania węglem w piecach domowych. To generuje największe zanieczyszczenie powietrza w przypadku Wrocławia. Mamy uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego, ambitną antysmogową. Ona będzie powoli wdrażana w życie. Mamy dobre nastawienie władz Wrocławia, który też ogłosił program walki ze smogiem. Wymiany właśnie pieców, jest program Kawka, trwają konsultacje, tak zwany audyt energetyczny, że można sprawdzić, gdzie ucieka ciepło w naszym domu. Bo cała walka ze smogiem i zmiana źródła ciepła, to nie chodzi tylko o to, żeby zastąpić jedno źródło ciepła drugim, ale żeby też ocieplić nasze mieszkania, czyli dokonać termomodernizacji budynków, wiedzieć właśnie, jakie najlepsze będzie źródło ciepła, odpowiednie dla naszego mieszkania albo domu. Więc to się powoli dzieje. Prezydent Wrocławia też podejmuje walkę z kryzysem klimatycznym. To chodzi ogólnie tak, o zaprzestanie spalania paliw kopalnych i na przykład tutaj w ramach tej walki nieruchomości, które postawią na fotowoltaikę, na pompy ciepła, będą zwolnione z podatku. Więc to są też pewnego rodzaju zachęty, które powodują, że ludzie będą chcieli przechodzić na inne źródła ciepła. Dobrze, Pani Małgorzato, musimy kończyć, ale chciałbym jeszcze zapytać, jakby Pani mogła tak powiedzieć, za ile lat we Wrocławiu nie będzie smogu, Pani zdaniem? Ja liczę, że uda się to zrobić w przeciągu 10 lat, tak we Wrocławiu, jak i w całej Polsce. My mamy taki ambitny plan jako Zieloni, żeby właśnie wymienić do 2030 roku wszystkie kopciuchy. Środki na to znaleźć z programu Czyste Powietrze rządowego, który obecnie nie funkcjonuje, nie stawia też na termomodernizację, czyli ocieplanie budynków, oraz ze środków unijnych poprzez renegocjację budżetu, który jest teraz przyznany. Tak samo cała Koalicja Obywatelska ma jasny program, że do 2030 roku zlikwidujemy ogrzewanie węglem w domowych paleniskach, więc wygramy wybory, będziemy się tego trzymać i ja mogę zapewnić, że i dla Zielonych, i dla Koalicji Obywatelskiej kwestie czystego powietrza i zaprzestania spalania węgla będą priorytetem. Dziękujemy w takim razie bardzo za taką deklarację. Państwu również dziękujemy. Naszym gościem była Małgorzata Tracz, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Partii Zielonych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.